Hej, jeszcze taki film ad hoc, niezaplanowany, przyszło mi do głowy, że coś takiego w tej chwili zrobić. A filmik będzie pewnie pod tytułem Quiz, jaka to wersja motocykla. Bo akurat to jest fazer, ale zasadniczo każdy motocykl w ciągu swojego, powiedzmy, życia produkcyjnego przechodzi kilka iteracji, kilka liftingów. Fazerka przez pierwsze dwa lata 98-99 nie miała praktycznie żadnych zmian, a potem 2000 do 2003 praktycznie to co roku było coś modyfikowane. Ja od razu zdradzę, psując quiz, że to jest oczywiście rocznik 99 i że tutaj jest zrobione kilka modyfikacji, które sprawiają, że ten motocykl nie pasuje do tego, co powinien mieć na sobie, jeżeli się przyjrzeć zmianom, które są dokonywane. I każda z tych zmian służyła temu, żeby go usprawnić w kierunku, można powiedzieć, wersji tej Foxeye, czyli późniejszej. I tak, z pierwszych rzeczy, które były tutaj zrobione, to jest, były zmienione wszystkie stalki, wszystkie kierunkowskazy stalki, znaczy tak, podstawki, kierunkowskazy, same kierunkowskazy były zmienione na takie łezki, na giętych końcówkach. Ja mam oryginalne kierunki, ale jak widać, tu są włożone zaślepki i są takie łezki, dlatego, że w tym momencie ten motocykl ma mniejszy profil i też w razie gleby nie łamie się owiewka. A ta owiewka właśnie była wyłamana przez stalk i tutaj widać spaw. Na zewnątrz jest lakierowana od nowa, więc nie ma po tym śladu i się to trzyma świetnie. Jestem w ogóle zadowolony z tej roboty strasznie, ale to było wymienione. Dalej, z rzeczy, które tutaj były zmienione w kierunku, tak chronologicznie, późniejszych wersji, to dodanie świateł awaryjnych. Przy czym tu jest jeden knyw, ostrzegam, że na mój rocznik da się założyć manetkę świateł awaryjnych tylko z jednego rocznika wyższego, a późniejsze roczniki już nie pasują. Trzeba patrzeć po wtyczce do skrzynki pod bakiem. Chyba tylko rocznik jeden starszy, który już miał to, pierwszy rocznik z awaryjkami, który miał to, pasuje do wersji 9998, a późniejsze już mają inną kostkę i trzeba to dosyć intensywnie przerabiać. Nie? Ale chodzi z jednym knyfem, którego nie mogę rozgryźć, to jest to, że te awaryjki chodzą tylko pod warunkiem, że po włączeniu zasilania się chociaż raz użyje kierunkowskaz. Jeżeli się nie użyje kierunków, teraz działa, nie? Wyłączę, włączę. A, teraz akurat zadziałało, może nie zdążyło napięcie spaść. Ale czasami jest tak, że po prostu nie działają, jeżeli najpierw się kierunku nie odpali. Więc to było zmieniane w stosunku też do oryginalnego. No to mamy już dwie rzeczy tutaj zmienione, czyli kierunkowskazy, dodania awaryjnych. Dalej, coś co było w późniejszych wersjach, to właśnie kolektory ze stali nierdzewnej, które mam teraz dopiero przed chwilą zainstalowane. I to jest duży plus w tych późniejszych wersjach, bo no to mniej koroduje. I teraz patrząc już na ten motocykl, jeżeli ktoś by się zastanawiał, z którego to jest rocznika, czy w ogóle gdybym chciał go sprzedawać, to ktoś, kto ma listę zmian, by się zastanawiał, kurczę, czy to nie jest motocykl poskładany z kilku różnych roczników, bo kierunki ma nieoryginalne, czacha pęknięta, kolektory wymienione na jakieś dziwne, a na tym nie jest koniec zmian. Tu jest też zmienione to, że jest zacisk od Fazera 1000 założony, czego nie było w żadnej wersji, o ile wiem, FZS 600. Bo po prostu takiego przejścia nie było w niej, ale to też jest zmiana dosyć istotna na lepsze, która tutaj była zrobiona. To co dalej może wygłupiać kompletnie ewentualnego nabywcę, czy kogoś kto patrzy na mój motocykl na ulicy, to są handbary, które są super na zimę dla osłony przed wiatrem i na deszcz też, ponieważ żaden FZS nie miał handbarów i z tymi handbarami wygląda dosyć dziwnie. Poza tym nie mam na owiewce napisu Fazer, bo owiewka była cała lakierowana. I teraz tak, to jest standardowa stara owiewka Fazera z 9998 i powinna mieć napis Fazer z boku, ale zamiast tego są naklejone kamertony, bo akurat uważałem, że to fajniej wygląda, nie chciałem napisu Fazer, a kamertony miały późniejsze wersje. Więc znowu, jaki to jest typ, jaka to jest wersja motocykla? No i potem jeszcze mam, było to, że był pług. Pług był sprzedawany na rynku angielskim najczęściej, na rynku polskim
czy w ogóle, jeżeli ktoś to na rynku polskim w ogóle kupował oryginalny od dealera, to chyba nie był za często spotykany. Wiem, że ludzie się dziwili, skąd mam pług. To był pług, który dostałem oryginalnie z motocyklem. Gmole są od Kowala, więc to tam już takie w zasadzie mocno akcesoryjna rzecz. I nie mam jednej rzeczy, którą moja wersja moto czasami miała, ale też nie na rynku polskim. To jest błotnik połączony z osłoną łańcucha. Błotnik, który tu wchodził pod jeszcze, jakby powiedzieć, nad kole. I bardzo blisko jest ten błotnik koła w modelach, które to mają. Ten błotnik można kupić akcesoryjnie, tylko niestety to jest surowizna, którą jeszcze trzeba polakierować, czyli trzeba liczyć jakieś 500 zł za całą imprezę, żeby dodać błotnik do motocykla. No. Osłona chłodnicy też raczej niespotykana. Więc takie zmiany. Deflektor dodany też jest dla usprawnienia jazdy na nim, żeby było wygodniej. Ale zasadniczo, jeżeli ktoś znający się na fazerach by spojrzał na tę maszynę z boku, to by musiał chwilę pomyśleć, który to jest rocznik, nie spoglądając po prostu do papierów, czy na jakieś plakietki tutaj znamionowe, czy oznaczenia. Że to jest 5DM 4 bodajże, czyli 99 rocznik, rynek angielski. To, co jest jeszcze w późniejszych wersjach, było modyfikowane z takich rzeczy, które mi się najmocniej podobają, a ja tego nie mam. To jest, Foxeye miało trochę lepsze reflektory, bo Fazer ma słabe oświetlenie, to trzeba przyznać. Sety pasażera są bardziej wygodne w późniejszych wersjach i mają gumowe nakładki. Tu jest dodany zegar, którego ja nie mam i dlatego mam akcesoryjnie dodane to, gdzie mam temperaturę, zegar i woltomierz. W późniejszych ze złotymi całymi zegarami zazwyczaj jest poza drogą, jest też dodany po prostu zegarek, co mi w mojej bardzo brakowało. I pojemność zbiornika jest zwiększona poprzez przycięcie rurki przelewowej. Ja mam 99 rocznik jeszcze z długą rurką przelewową i sam fakt długości tej rurki przelewowej zmniejsza pojemność baku teoretycznie o litr, półtora litra, ale nie do końca, bo jest odpowietrznik i na upartego, bardzo wolno lejąc benę do baku, można jeszcze ten litr dodatkowy wlać, on wejdzie do baku, bo jest miejsce. Tylko wtedy jest problem taki, że rura pokrywa już poziom beny i musi się to odpowietrzać przez odpowietrznik. No i to w zasadzie tyle takich najważniejszych zmian. Dużo było malunkowych. Jeszcze była jakaś zmiana z zawieszeniem z przodu, że zawieszenie było częściowo regulowane w późniejszych modelach. No dla mnie to nie jest akurat aż tak istotne. Kończę w zasadzie na tym, bo moje dzieciaki postanawiają znowu przeszkadzać na maksa. I z racji tego, że nie wiem, na ile byłem zrozumiały przy tym filmiku, to wrzucę plansze jakieś na koniec i może do opisu zestawienie zmian poszczególnych roczników Fazera. Przestańcie! I jeszcze jedna taka uwaga na sam koniec, zanim dzieci pójdę zakuć w dyby. W każdym motocyklu znajdzie się po prostu różne wersje, różne kolejne iteracje i warto się temu przypatrzeć. Nie zawsze najpóźniejsza wersja jest najlepsza, nie zawsze pierwsza wersja jest najlepsza. Akurat tutaj w Fazerce najfajniejsze zmiany były w 2000 i 2001. Te modele są takie najciekawsze. Późniejsze mają w zasadzie te wszystkie zmiany, ale potem kolejne zmiany są kosmetyczne. W innych na pewno motocyklach z tego okresu, z którymi może konkurować mój motocykl, czyli Bandit, Hornet, SVK 650 i tym podobne, też w różnych wersjach się różne rzeczy zdarzały. W Hornecie, zresztą później to już te zmiany były dosyć spore. W Bandicie na przykład, tak dowiedziałem się w ogóle wioząc kogoś na autostopie, Bandita nie chciałem brać, ponieważ nie ma ogrzewanych gaźników i się bałem, że jak będę jeździł zimą, będą mi zamarzać gaźniki. A się okazuje, że była wersja Bandita jeszcze w oleju, olejak, sprzedawana na rynek skandynawski, która miała grzane gaźniki. W życiu nie wiedziałem o czymś takim. I tak samo zresztą z samochodami, bo mam C4 Grand Picasso, wersję po liftingu, wersja pod liftingiem, przed liftingiem miała mnóstwo problemów z miechami tylnego zawieszenia, z elektryką w drzwiach, z elektryką w ogóle gdziekolwiek. Tam nawet dochodziło do jakichś pożarów według akcji serwisowych. A wersja po liftingu
nie ma żadnej z tych usterek, po prostu je wszystkie usunięto. Ja mam C4 teraz już chyba od 2012, no to jest 6 lat, przejechane kilkaset tysięcy kilometrów i była tylko przez ten cały czas jedna usterka, która była naprawiona w 5 minut jeszcze na gwarancji. Gdybym miał wersję pierwszą C4, to pewnie bym klął ten samochód, mam wersję drugą i jestem zachwycony. I tak samo z tym, no niestety brałem starszą wersję fazerki, bo nie mogłem znaleźć nietłuczonej wersji po liftingu żadnej. Przez długi czas, a już chciałem motocykl, więc mam tę. I ją po kawałku tak naprawdę doprowadzam do bycia wersją po liftingu. Brakuje tylko, żebym jeszcze czachę wymienił na nowszą. No. Więc warto przed zakupem się zastanowić, zawsze sprawdzić, jakie są zmiany w poszczególnych wersjach, znaleźć sobie jakieś dane w necie i kupić tą wersję, która jest najmniej awaryjna i ma najfajniejsze już usprawienia, częściowo wynikające z eksploatacji, bo niestety nie ma co ukrywać. Pierwsi użytkownicy jakiegoś konkretnego modelu, który trafia premierowo na rynek, są też zwykle jeszcze świnkami, myszami laboratoryjnymi, testuje się na nich to rozwiązanie. I po liftingu bywa, że jest coś lepiej, ale trzeba uważać, bo czasami producent w liftingu ukrywa nie ulepszenia, tylko dopracowanie cyklu życia produktu. I na przykład mamy jakąś wersję, która jest praktycznie bezawaryjna, a w kolejnej wersji pewne rzeczy się sypią po to, żeby można było zarobić na ich serwisowaniu. Więc nie da się powiedzieć zawsze, że ostatnia wersja to jest najlepszy kawałek sprzętu do kupienia. Trzeba zawsze sprawdzić. Akurat w FZS600 najfajniejsze wersje to jest 2000-2001, bo mają już wszystkie usprawnienia. Natomiast ich cena jest trochę mniejsza od wersji 2002-2003. I na tym kończę. Idę powyrywać nogi moim dzieciakom za robienie takiego hałasu w czasie tego filmu. Nara.